Krystyna Janda na wózku inwalidzkim. Aktorka uległa poważnemu wypadkowi. Krystyna Janda w wyniku doznanego urazu porusza się obecnie na wózku inwalidzkim. Mimo to aktorka i szefowa warszawskiego teatru Polonia przybyła na Marsz Miliona Serc w Warszawie, by wesprzeć opozycję przed wyborami 15 października. Krystyna Janda jest nie tylko wybitną aktorką i jedną z najbardziej cenionych postaci polskiej kultury, ale także zaangażowaną komentatorką życia politycznego. 70-latka, jak wiadomo, nie należy do zwolenników PiS, a poglądami zdecydowanie najbliżej jej do Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej. Janda nie ukrywała, że za rządów PO mogła liczyć na sowite dotacje na swoje dwa teatry. Nic dziwnego, że w niedzielę zjawiła się na Marszu Miliona Serc w Warszawie, aby wyrazić poparcie dla opozycji przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi 15 października 2023. Krystyna Janda na wózku inwalidzkim na Marszu Miliona Serc. Krystyna Janda wzięła udział w wydarzeniu, mimo że od kilku tygodni ma problemy z chodzeniem. Artystka przy wsparciu znajomych pokonała trasę przemarszu na wózku inwalidzkim. W sieci pojawiło się zdjęcie Krystyny Jandy z Marszu Miliona Serc, na którym aktorka jedzie na wózki z biało-czerwoną flagą, a na piersi ma nalepkę, wyrażającą poparcie dla obecności Polski w Unii Europejskiej. Pod pamiątkowym zdjęciem na Instagramie fani dziękowali jej za obecność oraz podziwiali za niezłomność i hart ducha. W komentarzach uaktywnili się także hejterzy, którzy nawet w takim momencie nie mogli powstrzymać się od drwin z niedyspozycji aktorki. Padały nieraz paskudne i wyjątkowo brutalne komentarze. Jeden z hejterów szydził, że Janda pożyczyła wózek od Janiny Ochojskiej. 19 września Krystyna Janda poinformowała o wypadku, w wyniku którego złamała nogę. Aktorka nie ujawniła kulis nieszczęśliwego zdarzenia. Zapewniła jednak, że mimo problemów nie zamierza rezygnować z pracy. Jeszcze tego samego dnia zagrała w sztuce teatralnej Mywaj. Jak wspominała we wpisie, zrobiła to na siedząco, z nogą w ortezie.